Dobry wieczór, witamy Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Za nami spotkanie drugiej kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Zgodnie z sugestiami Ekstraklasy konferencja będzie dzielona. Na początek mamy do dyspozycji trenera gości, pana Marcina Brosza. I witam panie trenerze. I zgodnie z tradycją proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Na pewno czujemy wszyscy niedosyt w tych pierwszych minutach. Liczyliśmy się, że one tak wyglądały, natomiast staraliśmy się zrobić wszystko, żeby tak szybko strzelona bramka przez Jerza nie miała miejsca. To nam się na pewno nie udało. Późniejsze fragmenty spotkania, późniejsze fragmenty pierwszej połowy były zdecydowanie lepsze. Pokazaliśmy już to, co pokazywaliśmy na boiskach pierwszej ligi. Jak również druga połowa, cały czas dążyliśmy do zdobycia bramki, którą uzyskaliśmy, natomiast szkoda straconej bramki, którą strzelił nam Woźniak, bramka przepiękna, natomiast nie powinna się wydarzyć przy wzroście naszych dwóch środkowych obrońców. Ale cóż, gramy dalej, chciałem tutaj podziękować w imieniu zespołu i swoim kibicom, którzy od początku byli z nami, na pewno wspierali nas mocno i liczymy, że na Pogoni Szczecin, z Pogonią Szczecin kolejny mecz, który zgrywamy, będzie szczególny w trybunach i na Skrzydłach. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do drugiej części konferencji. Teraz mamy okazję posłuchać komentarza trenera Zagłębia Lubin, Pawła Szapala. Dobry wieczór panie trenerze i tradycyjnie proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Tak, ja jestem zadowolony z wyniku, to jasne, wygraliśmy, mamy 3 punkty. Zyskaliśmy 3 punkty, a musimy pociąć dzisiaj Ekstraklasów. My się dostali na 0. Jasne, z meczem musi być zadowolony, z gromem musi być zadowolony, dlatego że robiliśmy dużo błędów w podaniu pilce. Było widać, że ten mecz pierwszy na nas zanechał stopy a zawodnicy nie tak dużo uwolnienia, ale początek meczu był dobry, 15-20 minut, myślę, że jsme měli dobrý vstup do meču, dali jsme branku, mohli jsme tam dělat druhou branku, tam byly situace, ale já jsem věděl, že ten meč nebude dělat, takže budeme bardzo podobný meč a nejvážnější bylo, že závodníci si pokázali charakteru a když neštopil kasky, tak válčí po celých 90 minut a byli vyniknutí.